Witajcie. Kontynuujemy nasze wspólne czytanie epifanicznego tomu 9, czyli Posłannik Paruzji. I jak zwykle chciałem zrobić zastrzeżenie, że tłumaczenie na żywo jest mniej dobre niż tłumaczenie takie właściwe, kiedy człowiek może się dokładnie zastanowić, wybrać odpowiednie synonimy i w możliwy jak najlepszy sposób przemyśleć, jak by to było dobrze pod względem gramatycznym ująć. Także z tym zastrzeżeniem wracamy do czytania tomu właśnie 9. W tym fragmencie, który będziemy dzisiaj wspólnie czytali, autor odnosi się do pytań, jakie wynikają z 4 Mojżeszowej, rozdziału 11 i wersetu właśnie 11, że powiedział wtedy Mojżesz do Jahwe: czemu tak się obchodzisz ze swym sługą i czemu nie znalazłem łaski przed tobą i czemu złożyłeś na mnie ciężar całego ludu? Aż tutaj wygląda na to, że Pan Jezus pyta się o coś swego Ojca. W związku z tym właśnie przechodzimy do czytania. Ale ktoś mógłby zapytać, to jest paragraf akapit 19, ale ktoś mógłby zapytać, czy nasz Pan nie był wszechwiedzący i w związku z tym nie potrzebował żadnych informacji, posiadając wszelką wiedzę? Biblia sugeruje, że on wie wszystkie rzeczy, jakie on musi, czy też powinien wiedzieć, żeby wykonywać swój urząd namiestnika dla Boga, czyli jego bycie wiceregentem dla Boga. O czym mówi Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 18. Co oznacza, że on wie wszystko odnośnie fizycznego wszechświata, jaki do tej chwili został stworzony, i przynajmniej tak wiele, jak jest niezbędne do wykonywania rzeczy czy też tematów połączonych z procesem stwarzania nowych wszechświatów oraz dla ich czynienia. Ale z kilku powodów jego wiedza, chociaż jest niemal wszechwiedząca, to mimo to nie do końca jest wszechwiedząca. Po pierwsze, Bóg zaprzeczyłby samemu sobie, czy też zaparłby się samego siebie, czego on ze względu na swoją moralność, czego on po prostu nie może uczynić. O czym mówi 2 Tymoteusza, rozdział 2, werset 13. Jeśli on uczyniłby jakiekolwiek stworzenie z równym sobie w jakimkolwiek szczególe, gdyż to byłoby w owym szczególe poddaniem swej supremacji, czy też oddaniem swej supremacji, swej wyższości od wszystkich, co jest rzeczą, jakiej on nigdy nie uczyni. Po drugie, czy też na drugim miejscu, w typach, w których Biblia uczy, że pewne osoby reprezentowały go, na przykład Mojżesz, czy też Gedeon i inni, jest on ukazany jako wymagający oraz proszący o informacje po swoim wyniesieniu, wywyższeniu. W rozdziale, jaki interpretujemy, jaki tłumaczymy, w wersetach 11, 21 i 22 oraz w innych miejscach, to jest w rozdziale 15, wersetach od 32 do 30, a szczególnie w 32 i tak dalej, w swym chwalebnym, w swym wyniesionym stanie, Jezus jest przedstawiony jako wymagający informacji. Co jest implikowane, co wynika ze wszystkich objawień uczynionych przez Boga Mojżeszowi, podczas gdy ten ostatni przedstawia naszego Pana w swym wywyższonym stanie, w swym chwalebnym stanie. Po trzecie, jest to ukazane nie tylko w typach, w typicznych, ale także w nietypicznych fragmentach Pisma Świętego. Na przykład w Dziejach Apostolskich, rozdziale 1, wersecie 7, tuż przed swoim wyniesieniem Jezus pokazuje, że w owym czasie tylko Ojciec znał czas, w
którym królestwo zostanie przywrócone Izraelowi. To jest, że wielki potomek wielkiego Dawida tuż przed swoją śmiercią, że on jako wielki potomek wielkiego Dawida tuż przed swoją śmiercią nie wie, kiedy nadejdzie dzień sądu. O czym mówi Ewangelia Marka, rozdział 13, werset 32. Po czwarte, to, że Jezus w Izajasza, rozdziale 60, wersecie 20, jest nazwany chwalebnym, czy też wyniesionym księżycem Kościoła, a ojciec jego słońcem, tutaj jest jej, ale dlatego, że w angielskim Kościół ma, to jest rodzaj żeński. Oraz to, czyli, że Jezus jest nazwany księżycem Kościoła, a ojciec jego słońcem, dowodzi, że Jezus wciąż, w sposób kontynuujący, będzie otrzymywał nowe światło od Ojca i odbijał je na Kościół. Tak jak naturalny księżyc ciągle otrzymuje swe światło od naturalnego słońca i następnie odbija swe pożyczone światło na ziemię. Po piąte, są sugestie, wskazówki rozrzucone tu i ówdzie w Piśmie Świętym, że chociaż wiedza Jezusa po jego wyniesieniu została wielce powiększona na wszystkich ogólnych oraz większości szczegółowych zakresów tego planu, to jest otrzymawszy objawienia z Księgi Objawienia po swoim wyniesieniu, o czym mówi Objawienie, rozdział 1, werset 1, to niektóre szczegóły, szczególnie odnośnie metod postępowania, są podawane jemu zaledwie tuż przed tym, kiedy one mają zostać wypracowane, mają zostać podane albo wypracowane względem ludu Bożego albo innych. Widzieliśmy to przedstawione w jedzeniu przez Boza, o czym mówi Księga Rut, rozdział 3, werset 7, jako reprezentującego to, że Jezus otrzymuje, albo Jezusa otrzymującego pewne nowe aspekty, nowe zakresy prawdy odnośnie młodocianych godnych w typie odnośnie młodocianych godnych. W typie tego, co powinno być uczynione z człowiekiem, który zbiera patyki, zbiera gałęzie w czasie szabatu, o czym jest mowa w 4 Mojżeszowej, rozdziale 15, wersetach od 32 do 36 i tak dalej. Po szóste, zarządzenia przymierza ukazujące, pokazane Mojżeszowi na górze przedstawiają te, które zostały ukazane Jezusowi częściowo krótko po jego wyniesieniu i częściowo podczas jego wtórnego adwentu. I to właśnie one dowodzą. Ja to może powiem innymi słowami, że to, że te zarządzenia przymierza zostały ukazane Mojżeszowi na górze, ale że tak powiem, w dwóch częściach, bo że dwa razy tam był, to co pokazuje, że Jezus otrzymuje te właśnie zarządzenia, zostają mu ukazane częściowo niedługo po jego wyniesieniu, a częściowo podczas jego wtórnego adwentu. No i to pokazuje, że to jest, że nie miał ich wcześniej, zanim je otrzymał. Po siódme, otrzymywanie przez antytypicznego Gedeona informacji w antytypicznym obozie Midianitów, o czym mowa w Księdze Sędziów, rozdziale 7, wersetach 9-15, oraz uczestniczenie Jezusa w wieczerzy wesela barankowego, o czym jest mowa w objawieniu, rozdziale 19, wersecie 9, co wśród innych rzeczy oznacza przyswajanie sobie wiedzy dla jego tysiącletniego mężostwa względem swej oblubienicy oraz swego ojcostwa dla swych tysiącletnich dzieci,
z tym, co jest sugerowane jako jego obowiązki i tak dalej, w tych relacjach dowodzą, że nasz Pan nie jest wszechwiedzący. Że Pan Jezus nie jest wszechwiedzący. Jest to zasugerowane, jest to zasugerowane w obrazie księżyca, jaki został skomentowany powyżej, jako stan wieczny. Że księżyc wciąż stale odbija nowe światło na ziemię po tym, gdy otrzyma je od słońca. Zasada zawarta w wersecie, że wszystkie rzeczy, jakie usłyszałem od mojego Ojca, uczyniłem wam znanymi, z Ewangelii Jana, rozdziału 15, wersetu 15, okaże się wiecznie prawdziwą. Ojciec będzie wiecznie objawiał nowe rzeczy Synowi, który wiecznie będzie czynił je znanymi Kościołowi. Jezus wie w sposób rosnący, w sposób stopniowy, tak wiele, jak może wiedzieć stworzenie. I jest on tak wielkim w fizycznych, artystycznych, umysłowych, moralnych i religijnych cechach, czy też pojemnościach, jak jest to możliwe dla stworzenia. Ale w nich wszystkich jest on mniejszy od Ojca. O tym jest mowa w Ewangelii Jana, rozdziale 14, wersecie 28, w 1 Koryntian, rozdziale 15, wersecie 28. Bóg uczyniłby to, co jest niemożliwe nawet dla Niego samego, czyli odbogowienie samego siebie, czyli przestanie być Bogiem, jeżeli On uczyniłby nawet naszego Pana równym sobie w jakimkolwiek szczególe. Gdyż to byłoby zaparciem się z siebie, czy zaprzeczeniem siebie. Z 2 Tymoteusza, rozdziału 2, wersetu 13, czego on nie może uczynić. Jeżeli sprawa mniejszości naszego Pana w stosunku do Ojca we wszystkich rzeczach, a więc także i w wiedzy, jest utrzymywana w umyśle, to nie sprawi w nas potknięcia, kiedy, jak na przykład w przypadku tego fragmentu, jaki mamy pod naszą rozwagą, a także wielu innych, nasz Pan w jego chwalebnym, w jego wyniesionym stanie jest reprezentowany jako poszukujący informacji od Ojca. A odnośnie tematu ludzkiej, tak jak odnośnie tematu ludzkiej nieśmiertelności, dla którego jego poplecznicy tego poglądu nie mogą znaleźć nawet jednego wersetu biblijnego, który udowadniałby ich pogląd, dowodziłby ich poglądu, to także i ci, którzy postulują wszechwiedzę naszego Pana, nie mogą znaleźć nawet jednego natchnionego wersetu Pisma Świętego, jaki naucza albo to sugeruje. Naucza tego albo to sugeruje. Gdyż Pismo Święte uczy dokładnie odwrotnie. Oczywiście nie mówimy tego, co powyżej, żeby zniesławić, żeby poniżyć naszego Pana, gdyż nie jest poniżeniem Jego, żeby trzymanie się Pisma Świętego. W tym, że we wszystkich rzeczach Ojciec jest większym niż On. Nadmierne wywyższanie naszego Pana jest tak niesmaczne dla Niego, jak jest niesmaczne dla Ojca pomniejszanie naszego Pana. Albo pomniejszanie Ojca przez nadmierne wywyższanie naszego Pana do równości z Ojcem w jakimkolwiek szczególe. Werset, w którym Jezus mówi: mój Ojciec jest większy niż ja, czyli Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 28, jest wiecznie prawdą we wszystkich zakresach, a więc także i w wiedzy. Prawda odnośnie tego tematu jest następująca. Bóg jest źródłem wszelkiej prawdziwej wiedzy
i on podaje prawdziwą wiedzę naszemu Panu w miarę jak gdy jest to na czasie dla niego, by ją otrzymał. I z tego powodu ten ostatni jest wiecznie zależny od Ojca odnośnie nowego światła, w miarę jak jest ono na czasie dla niego, aby otrzymał je od Ojca. Jak oczywiste jest ta zasada, jest jasne, jest widoczna, kiedy zauważymy, że we wszystkich zastosowaniach tego typu, a już było ich 8, jakie się do tej pory wykonały, Jezus pytał, już 8 z nich się do tej pory wypełniło, Jezus pytał o odpowiednie informacje, jak jest to przedstawione poprzez pytania Mojżesza. I w tym miejscu przerwiemy, ponieważ ponownie następna część jest już kolejną spójną całością. Także dziękuję bardzo i zapraszam następnym razem.